Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. A, trzeba troszkę tutaj palić. No, zastało się to wszystko. No. A, trzeba to będzie uruchomić. O, co? Kto to? A? O! Ach. O, dziękuję. A, w końcu przyszedł ten list. A, tak, zaraz go obejrzymy. Maciusiu, witam cię w moim warsztacie. Cieszę się, że mnie widzisz. O, jesteś tam? Patrz uważnie, bo ja cię też bardzo dobrze widzę. Spójrz tutaj, to są moje sanie. Są już prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa Śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrz, to list od moich elfów o tobie. Zobaczmy go. A tutaj twoje zdjęcie. Co ja tu widzę? O, piękny uśmiech. Brawo! Maciusiu, wiem, że chodzisz do przedszkola. Przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteś niezwykłym majsterkowiczem. Elfy obserwowały, jak dzielnie pomagałeś dziadkowi Antkowi budować domek na drzewie. Mają też taką radę. Kładź się spać po dobranocce. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Halo? Halo, czy mój plan lotów jest już gotowy? Świetnie, wygląda super. Aha. Rozumiem. Przełącz mi proszę. A jak z pogodą? Można startować? Nie można? Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć, Eryku. Mówisz, że to pora na kakao? A, uwielbiam. O, pychotka. Co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo ciebie kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Tata jest bardzo opiekuńczy. Wiem, że niedawno kupił ci wymarzony rower. Świetnie. Elfy mówiły mi, że w poprzednią wigilię zamiast serafeta przyniósł do domu serwetę. A kto jest na drugim zdjęciu? Mama, zawsze pełna ciepła, jest bardzo dzielna. Pracuje, ogarnia dom, psa, ogród, kinderbale. A to, co tworzy w kuchni, istna poezja. Ach, ten jej łosoś w migdałach. Och, jak oni bardzo ciebie kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. No, oczywiście pamiętaj, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochasz. Dobrze, to teraz może ja pokażę ci moich małych ulubieńców. Dobrze, chodź. A, to są moje małe szczęścia. Uwielbiam się z nimi bawić. O, to jest dynio. O, to ciekawski pankrat. A to nasza mała elfka Migotka.
Maciusiu, dobrze, dobrze, poczytajmy już o tobie. O, album ze zdjęciami naszego gościa, ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj mi tę drugą księgę. Maciusiu, jesteś już dużym chłopcem. Podobno bardzo lubisz bawić się klockami Lego. Chciałbym cię pochwalić za to, że umiesz już jeździć na rowerze. Wiem też, że marzysz, żeby zostać strażakiem. O, to twoje zdjęcie. Brawo, to znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, a tutaj mam zdjęcie twojego prezentu. Już nie mogę się doczekać, jak ci go przywiozę. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? Halo? Halo? Ach, rozumiem. Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Maciusiu? Niestety nie mam jak do ciebie przylecieć z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, masz może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Chwileczkę, momencik. Ach, tak. Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. Hurra! Udało się! Szop Bartłomiej nas uratował. Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak, dziękuję ci, Bartłomieju. Kochane elfy, spokojnie, spokojnie. Nie martwcie się, coś na to poradzimy. O, tak, tak, właśnie. A, zaraz to naprawimy. Sanie już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita. Ho! Hej, hej! Ruszajmy! Pa, pa, moje elfy! Ale prędkość! A cóż to? Cóż to za prezent? O, to ty, gwiazdorku! Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. Ach, ty mały bohater. Ach, co za dzień. No dobrze. Pa, pa! I wesołych świąt! Get me for Christmas.